Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. W naszych rozważaniach dużo mówimy o historii. I historia ma to do siebie, że ona zawsze bada to, co się wydarzyło i możemy tak powiedzieć, że wydaje pewnego rodzaju opinie, oceny, czy dany bohater jest pozytywny, czy negatywny, czy dane wydarzenie przyniosło coś pozytywnego, czy coś negatywnego dla historii świata. I kiedy popatrzymy sobie na współczesny świat, to zauważymy, że tych opinii jest bardzo wiele w naszej społeczności. Dokładnie. Niezależnie kim jesteśmy i co w życiu robimy, to albo właśnie sami opiniujemy innych, jakimi są, albo sami właśnie też tym opiniom ulegamy, w sensie takim, że jesteśmy jakby podlegli temu, co o nas mówią, nie? I dlatego ten dzisiejszy odcinek jest właśnie takim trochę może nietypowym odcinkiem, ale chcemy się skupić na opinii na temat księży. Opinii na temat tego, czy dany ksiądz jest dobrym, czy złym księdzem, czy tak jak to teraz mamy modnie powiedziane i nazwane, czy jest księdzem zwykłym, zwyczajnym, czy księdzem niezwyczajnym. Niezwykłym. Niezwykłym. No właśnie, takich opinii jest dużo i też wiele osób nas też pyta, kogo tu słuchać, tak? Bo jeden ksiądz mówi tak, drugi ksiądz mówi inaczej, na czym się opierać. I my mówimy wprost na nauce Pana Jezusa. Dlatego należy też i wszystko badać dokładnie. Tylko, że to powiedzenie na nauce Pana Jezusa jest bardzo proste. I dla ludzi, którzy wierzą, jest to bardzo prosto do zrozumiała, że Jezus, prawda i tylko On. Ale dla takich przeciętnego, przysłowiowego Kowalskiego to niekoniecznie to musi być jednoznaczne. Bo zobacz, spotykamy się pewnie w rozmowach, czy to w kancelarii, czy ty jak jeździsz po parafiach jako redaktor, tak, no to spotykasz się pewnie z opiniami, że ludzie mówią, że proszę księdza, a jak to jest, że na przykład w danej parafii załatwimy coś od ręki bez problemu, a tutaj jednak stawiają nam jakieś wymagania, tutaj nam stawiają jakieś pytania, chcą się więcej dowiedzieć na temat naszego życia, na tego, czy w ogóle temat tego, czy w ogóle możemy być, tak? No właśnie, skąd się bierze? Masz pomysł na to? No mogę to podać na przykładzie, że po prostu, jeżeli ktoś na przykład, jemu stawia się wymagania do tego, aby chociażby żył zgodnie z nauką Pana Jezusa, czyli żeby, jeżeli mówimy chociażby o tym, aby być rodzicem chrzestnym, żeby, no to jest taki najlepszy przykład. Żeby na przykład była ta możliwość otrzymania rozgrzeszenia, bycia w stanie łaski uświęcającej, czyli najcięższy przykład życia w związku niesakramentalnym. No i ja miałem taką sytuację, że właśnie to chyba od kiedyś opowiadałem o tym, że przyszedł Pan, który wcześniej rozmawiał z księdzem z danej parafii i wchodząc od razu położył na stole 100 zł. Jak widzę takie sytuacje, od razu mi się zapala czerwona lampka, że coś się będzie działo. No tak. I od słowa do słowa okazało się, że ten Pan żył w związku niesakramentalnym. Uważał, że to nic nie, że to jest nic złego, że to ja się czepiam i tak dalej, i tak dalej. I wyszedł trzaskając drzwiami. Po czasie inna osoba do mnie mówi, że ja jestem z tej parafii, która nie chce pomagać ludziom. Ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale później wywnioskowałem, że właśnie to jest ten przykład, właśnie, że ten pan po prostu później złą opinię na temat mojej osoby też i w danym mieście podawał. Czyli jak mamy tutaj przykład księdza Łukasza, myślę, że mój przykład i każdego księdza, tak naprawdę wielu ludzi bazuje na opinii, tak? A opinia zazwyczaj jest negatywna wtedy, kiedy nie przyjdzie z łatwością czegoś załatwić, nie? Bo myślimy, że przyjdziemy do kancelarii, przyjdziemy do kościoła i załatwimy wszystko od ręki, bo tak trzeba, bo ksiądz musi. No właśnie, ale ja bym się chciał zatrzymać też troszkę na stronie tych naszej, kapłanów. Dlaczego tak się dzieje, że właśnie jeden ksiądz jest zwyczajny, drugi jest niezwyczajny, jeden jest dobry, drugi jest zły. No bo popatrzcie kochani, że zawsze tam, gdzie stawia się jakieś wymagania odnośnie tego, co uczy Kościół, tego, co naucza Pan Bóg, tego, co mówią dokumenty Kościoła, no to w tym momencie ksiądz staje się zły. Tak. Bo wymaga, bo tak naprawdę nie może nawet, nie wiem, kogoś dopuścić do tego, żeby był ojcem czy matką chrzestną, kiedy żyje w sakramencie, bez sakramentu, żyje w grzechu ciężkim, no to jak taki człowiek może prowadzić kogoś do komunii świętej, no tak, do spowiedzi? Ale to nie o tym tylko chciałem powiedzieć. Mi się tak osobiście wydaje, że często brakuje takiego bardzo dobrze znanego każdemu z nas słowa solidarności wśród kapłanów. Brakuje tego,
Abyśmy rzeczywiście stawiali wymagania wszędzie takie same, nie? Bo jeden ksiądz powie, a dobra, niech będzie. Drugi powie, nie, halo, musicie zrobić to i to. I tutaj zaczyna się właśnie taka rozbieżność, zaczynają się problemy, nie? No tak, ale to jest też, to o jedności to jest jedno, ale kiedy właśnie jest tak, że łamane jest to, co w jakimś stopniu naucza Kościół, czy mówi Kościół, czy nadaje Kościół, no to moim zdaniem jest to taki grzech przeciwko uczciwości wobec Kościoła. No tak, na pewno. I to działa w dwie strony, tak? Zarówno tego księdza, który na przykład łamiąc prawo tak kościelne tak i tak postępuje, i tych, którzy wiedząc o tym na przykład, że gdzieś się dowiedzieli, że na przykład wystarczy dać tyle i tyle temu księdzu, czy ten ksiądz robi to i to, idzie się, to też jest tak jakby grzech przeciwko uczciwości dla Kościoła, wobec Kościoła. Dokładnie. I teraz na przykładzie żywym, nie tak dawnym, skąd się wzięło właśnie powiedzenie ksiądz zwyczajny i ksiądz niezwyczajny? Bo ten ksiądz niezwyczajny to jest ten zły ksiądz, który stoi na straży prawa, na straży Kościoła. I jeżeli ktoś oficjalnie w telewizji, w internecie dokonuje apostazji, dokonuje tego, że popiera aborcję, to taki ktoś no, nie może brać czynnego życia w Kościele, nie? I nagle ci zwyczajni księża zaczynają bronić, nie? Czyli to, ta ich zwyczajność polega na tym, że oni tak naprawdę nie idą za głosem Chrystusa, tylko idą za tym, co dzisiejszy świat głosi. To jest tak zwane 5 minut dla celebrytów i to jest zrobienie takiego hasłowego ataku w mediach, pokazania my jesteśmy, tylko zachęcam do tego, żeby nawet sobie to później przejrzeć. I okazuje się, że jest tam wbrew wiele punktów, wbrew temu, czemu uczy Kościół. Nie? I to jest tak, że może coś być tak ładnie opakowane, powiedzenie, co są nowocześni księża, którzy są za ludźmi, a później okazuje się, że jest to takie jedno wielkie bagno, które naprawdę odciąga nas od Kościoła i od Chrystusa. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie takim odcinkiem, którym pomyślicie, że my oceniamy, nie? Tylko pokazujemy i mierzymy się z rzeczywistością, która dzisiaj jest. I po pierwsze, no, możemy zarzucić sobie jako księżom, że brakuje nam solidarności, jedności w działaniu, ale też możemy właśnie opinią ludzi zarzucić to, że właśnie często szufladkują każdego księdza. Tak, na lepszych i gorszych. A warto zawsze zwrócić uwagę na to, jak oni odnoszą się do nauki Pana Jezusa. I żeby to nie było tak, że właśnie ten Pan Jezus jest wykorzystywany do tego, aby właśnie ludzi źle kierować i żeby właśnie postawić na takie celebryctwo danego księdza. Dlatego zapamiętajmy sobie, że zwyczajny to jest Pan Jezus i Jego nauka, która jest prawdą i miłością, która ma każdego z nas doprowadzić do zbawienia. A ksiądz nie jest ani zwykły, ani niezwykły, tylko jest sługą Chrystusa i takich też chcemy mieć kapłanów i zachęcamy do modlitwy właśnie, aby kapłani byli święci i wierni nauce Chrystusa. Bo jak to często się mówi, że z ludu wzięty, do ludu posłany. Amen. Szczęść Zapraszamy Boże. Na jutro z Bogiem.